Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku ciekawych trikach, które możecie wykonać w swoich iPhone'ach i innych urządzeniach z iOS-em. Zaczynajmy! Mam dla Was 10 trików, o których ja nie wiedziałem od początku posiadania iPhone'a 7, więc mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich jeszcze nie znacie, no i zaczniecie z nich korzystać, jak tylko Wam o nich opowiem. Pierwszy z nich to wykorzystanie zdjęć live na tapetę, która pokazuje się po uruchomieniu iPhone'a w tym miejscu. Jak widzicie, ja w tym miejscu mam standardową tapetę live, która po przyciśnięciu ekranu zaczyna się animować. No i okazuje się, że wszystkie zdjęcia, które robicie z trybem live, jeśli nie wiecie, co to jest tryb live, to jest tryb, który nagrywa przy robieniu zdjęcia również 1,5-sekundowy filmik. Uruchamia się Bluetooth tutaj w tym miejscu u góry, jeśli jest zaznaczone na żółto, to jest uruchomione. I po przyciśnięciu zrobionego zdjęcia odpala ten 1,5-sekundowy filmik. I teraz to zdjęcie wraz z tym filmikiem możemy wykorzystać jako tapetę, którą właśnie widzimy po odblokowaniu telefonu, poprzez wejście w ustawienia. Szukamy sobie tej zakładki tapeta, wybieramy nową tapetę, a następnie szukamy spośród swoich wcześniej zrobionych zdjęć. Ja zrobiłem takie proste nagranie, jak ruszam palcami i teraz widzicie, mogę sobie ustawić to jako tapetę live photo. Wstawiamy tapetę, no i teraz gdy zablokujemy ekran, odblokujemy, to nasze zdjęcie wcześniej zrobione może stać się naszą tapetą live photo. Druga sprawa to wysłanie SMS-u za pomocą ciekawych czcionek. Co to oznacza? Jak napiszecie sobie SMS-a do kogoś, to zamiast po prostu klikać wycisk wyślij, można go dłużej przytrzymać i pojawiają Wam się dodatkowe opcje wysyłania. Widzicie, mamy tu huk, głośno, łagodnie, widzialny tusz. W zależności od tego, co wybierzecie, pojawi się taka ciekawa animacja, a według mnie najfajniejsze jest niewidzialny tusz, który po wysłaniu, klikamy sobie wyślij, pojawi nam się dokładnie tak, więc osoba, która go odbierze, to akurat wysłałem do siebie, będzie musiała go dotknąć, żeby zobaczyć, co jest w nim przeczytane, a za jakąś chwilę on powinien znowu przestać być widoczny do przeczytania. Bardzo fajna sprawa. Trzeci trik to również sposób na wysyłanie SMS-ów, więc jeśli te różne czcionki nie wystarczą, to w ten sam sposób poprzez przyciśnięcie mocniej tego przycisku do wysyłania SMS-a macie drugą zakładkę, która nazywa się ekran. I tutaj możecie dosłownie cały ekran zmienić, w zależności od tego, co sobie wybierzecie. Więc gdy osoba otrzyma takiego SMS-a, to wyświetlą się jej takie balony. Mamy konfetti, serce z wiadomości, lasery, fajerwerki, spadającą gwiazdę i jakąś uroczystość. Więc jeśli samo zrobienie głośno, czyli powiększenia tej wiadomości nie wystarczy, to może komuś trzeba coś wysłać i wyświetlić mu laser, to może się skupi na tej wiadomości. Czwarta rzecz, to według mnie bardzo fajna, bo ostatnio mocno z niej korzystam, to wysyłanie GIF-ów przez SMS-a. Oczywiście to zakłada, że wysyłacie tego SMS-a do osoby, która również ma iPhone'a, a robicie to klikając ten przycisk tutaj na środku, który otwiera Wam całą masę dodatków. Jeden z takich dodatków jest GIFI. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj w ten przycisk, wejdziecie do sklepu, odszukacie sobie GIFI, zainstalujecie i nagle macie dostęp do całej masy GIF-ów, które możecie wysłać drugiej osobie. Według mnie bardzo fajna rzecz, bo jak wiecie, jeden obraz to 1000 słów. Kolejna rzecz, która robi na mnie ogromne wrażenie i o której nie wiedziałem od początku, to jest wyszukiwanie zdjęć za pomocą słów, jakichś kategorii i tak dalej. Robicie to poprzez wejście w swoje zdjęcia, klikacie w tą lupę u góry i tutaj zamiast wpisywać na przykład po prostu jakąś lokację czy datę, możecie wpisać po prostu jakąś kategorię. Na przykład chciałbym zobaczyć wszystkie zdjęcia, które zrobiłem jakiemuś jedzeniu. Jedzenie. Widzicie, od razu iPhone odnajduje 30 zdjęć, na których jest jakieś jedzenie. Klikamy, zaglądamy środka i okazuje się, że oczywiście raz lepiej, raz gorzej, bo na tych zdjęciach akurat jedzenia nie ma. Ale poza tym odnalazł kilka zdjęć, na których zrobiłem, czy uwieczniłem jakieś jedzenie. Całkiem niesamowita sprawa. Jak to działa, cały czas do końca nie wiem, natomiast przydaje się, polecam. Kolejna sprawa to szybkie usunięcie powiadomień. Zdarza się, że mamy nazbierane powiadomienia sprzed ostatnich kilku dni i trzeba kilka razy kliknąć ten górny przycisk, aby je wszystkie usunąć. A przynajmniej tak myślałem, a jak okazuje się, wystarczy go dłużej przytrzymać i mamy możliwość wymazania wszystkich powiadomień. Klikamy, gotowe. Kolejna rzecz przyda się osobom, które mają problem ze wzrokiem. Jak się okazuje, w iPhone'ie ukryta jest taka rzecz, która pozwala na uruchomienie szkła powiększającego. 3 razy klikając w start,
dostajemy się do takiej alternatywy aparatu, która pozwala nam zrobić zdjęcie jakiegoś elementu. A następnie, gdy zrobimy takie zdjęcie, możemy sobie je dokładnie powiększyć, aby coś było nam łatwiej odczytać. Co więcej, mamy tutaj możliwość dostosowywania kontrastu, jasności, gdyby coś było nie do końca widoczne. Najważniejsze jednak jest, jak tą funkcję uruchomić. Klikamy sobie ustawienia, przechodzimy do ogólne, a następnie szukamy dostępność i tutaj mamy lupa. Wystarczy to włączyć i w tym momencie poprzez trzykrotne kliknięcie przycisku Home uruchamiamy lupę. Kolejna rzecz, która mnie osobiście się czasem przydaje, to szybki sposób, jak zamienić coś, co obecnie oglądamy, na przykład w przeglądarce, na PDF-a. Wchodzimy sobie do przeglądarki. Jak widzicie, akurat oglądałem stronę Metacritica. Chciałem sobie zapisać tą stronę na później w wersji PDF, aby sobie ją przeczytać. Wystarczy kliknąć 3 razy w te kropeczki, a następnie w udostępnianie i szukamy sobie drukuj. Teraz, gdy spróbujemy powiększyć ten pogląd na dole, jak widzicie, powiększam, pojawia nam się podgląd właśnie zapdf-owany i wystarczy kliknąć tutaj na dole, aby sobie to gdzieś zapisać, na przykład na naszym dysku. Kolejna rzecz, która może się Wam przydać, to jak szybko uruchomić aparat. Możemy to zrobić oczywiście za pomocą wyswipowania tego menu, z dołu kliknąć tutaj. Natomiast najszybszym sposobem jest po prostu swipe na ekranie zablokowanego telefonu od prawej do lewej i mamy uruchomiony aparat. iPhone 7 ma oczywiście 3D Touch, w związku z czym większość aplikacji ukrywa jakieś ciekawe funkcje, więc po przyciśnięciu dostajemy szybki dostęp do tych najczęściej używanych rzeczy. Natomiast niestety w moim przypadku zapomniałem o tym, że również te standardowe rzeczy, jak na przykład ustawienia, też mają właśnie takie przydatne skróty, więc jeśli o tym na przykład jeszcze nie wiecie, to wystarczy kliknąć w ustawienia troszeczkę mocniej i do tych rzeczy, które po prostu często się przydają, jak właśnie dostęp do Bluetooth, Wi-Fi, dane sieci komórkowej oraz oszczędzania baterii, macie z tego poziomu. Wystarczy tutaj kliknąć i szybko przechodzimy do odpowiedniego pola w ustawieniach. Ostatnia rzecz to wyszukiwanie konkretnych ustawień. Okazuje się, że tutaj też możemy szukać za pomocą konkretnych słów, tak jak robiliśmy to w przypadku zdjęć. Wystarczy wejść w ustawienia, a następnie przyciągnąć je w dół i pokazuje nam się pasek wyszukiwania. I teraz dużo łatwiej będzie nam odnaleźć to, czego szukamy. Na przykład jeśli szukamy oszczędzania baterii, wpisujemy sobie bateria i od razu przechodzimy do odpowiedniego menu, które pozwala nam włączyć ten tryb oszczędzania. I tak samo dla większości ustawień, które tutaj znajdziecie. Więc dużo szybszy sposób, szczególnie dla osób, które rzadko tutaj wchodzą i często, tak jak ja, mają problem z odnalezieniem innego konkretnego ustawienia. Okej, i to już by było wszystko tym razem, więc jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał, jeśli oczywiście tego jeszcze nie zrobiłeś. No i dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem.